Historia 3-letniego Oliwiera z Łomży trwa już prawie 1,5 roku, kiedy to w czerwcu 2014 roku ojciec chłopca nie oddał go po spotkaniu matce. Sprawa trafiła do mediów ogólnopolskich, a policja rozpoczęła poszukiwania na skalę międzynarodową. Ojciec wraz z dzieckiem odnaleźli się w Szwajcarii i chociaż początkowo uważano, że namierzył ich Interpol, to jednak okazało się, że ojciec sam zgłosił się do policjantów, prosząc o azyl. Historia dla niego skończyła się nie po jego myśli, dziecko trafiło do matki, on teraz odpowie przed sądem. Do Łomży przybyło Stowarzyszenie Ojców, którzy walczą z wymiarem sprawiedliwości, gdyż ten w ponad 90% po rozwodzie opiekę nad dzieckiem przyznaje matce. Teraz są tutaj, aby wspierać ojca małego Oliwiera. Czy komukolwiek pomógł sąd? Sądy nie pomagają. Sądy rozwiązują problemy, które zgłaszają ludzie. Ale czy pomagają? Sądy rozstrzygają, natomiast czy pomagają, jest to bardzo trudne do określenia. Ja Państwu powiem ze swojego przykładu, że sąd mi nigdy nie pomógł. Ale widziałem wiele przykładów, gdzie sąd, wydając werdykty, wydając decyzje, posługiwał się nomenklaturą prawną w sposób karygodny, niedopuszczalny. Macie filmy na YouTubie, macie filmy w internecie, można to wszystko zobaczyć. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku tylko kwestii ojcowskich sądy dosłownie niszczą tych ojców. Niszczą ojców, niszczą rodziny. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że zapisy prawne nie pozwalają im ratować tych ojców, nie pozwalają im ratować tych rodzin. No jeżeli musi sąd przyznać komuś pieczę nad dzieckiem i nie może poprowadzić tutaj opieki naprzemiennej, nie może jej doprowadzić z automatu, tak jak jest w innych krajach europejskich, gdzie ten problem rozstrzygany jest poprzez ustanowienie opieki naprzemiennej, a dopiero w chwili, gdy któryś z rodziców nie chce się opiekować dzieckiem, dopiero wtedy wkracza tabela alimentacyjna. Natomiast o co chodzi tak naprawdę? O alimenty chodzi, proszę Państwa. Chodzi o to, że jeżeli dzisiaj chciałby Pan mieć dziecko przy sobie po rozstaniu się z rodzicem z drugim i móc wychowywać to dziecko, to musi Pan wiedzieć, że sąd będzie musiał nakazać płacenie alimentów matce na Pana rzeczy, czego nie chcą sądy. Sądy są sfeminizowane. Sądy są sfeminizowane i sądy po prostu nie dopuszczają tak naprawdę możliwości, żeby ojciec wychowywał dziecko. Ojciec, proszę Państwa, na mojej rozprawie został określony jako ważny element w życiu dziecka, natomiast matka jest matką i to są pewne rzeczy, to są fakty. I tutaj nie trzeba jakiejś dużej polemiki. Proszę zwrócić uwagę, dlaczego ludzie protestują, dlaczego potrzebują pokazania, że to jest problem, bo to jest problem. Niestety ponad 1 milion ojców nie ma kontaktu dzisiaj z dziećmi własnymi. Dlaczego? Bo taka przysłowiowa, bo choćby nawet fakty oddzielenia dziecka od drugiego rodzica wiąże się często z taką możliwością wykorzystywania tej sytuacji. Jest to karta przetargowa dla okupu, dla pieniędzy, dla alimentów, dla różnego rodzaju treści, które nie mają znaczenia dla dziecka. Dziecko nie potrzebuje tak naprawdę alimentów, dziecko potrzebuje oboje rodziców i nasza organizacja dzielnyojciec.pl zamierza temu po prostu dać wyraźny wyraz aprobaty i dążymy do tego, żeby była jej opieka naprzemienna w Polsce, ale również, żeby ta alienacja rodzicielska stała się rzeczywiście w Polsce karalna, dlatego że na dzień dzisiejszy, jeżeli Pan ma ustalone kontakty, jedzie Pan na te kontakty do dziecka, a matka nie chce wydać dziecko do ojcu, no to wzywa Pan policję. Policja przyjeżdża, mówi, że nic nie może, odsyła Pana do sądu, a wystarczyłby zapis w kodeksie wykroczeń, że jest to wykroczenie i już z automatu by policja musiała coś z tym zrobić. Tak samo zapisy, jeżeli chodzi o alienację rodzicielską, czyli można mówić tutaj o zachowanie alienatorskie, tak? Czyli jest rodzic, który jest konkretnie alienatorem dziecka, stosuje wobec niego przemoc psychiczną, terror psychiczny i tym samym nie pozwala dziecku się jak gdyby kontaktować z ojcem, czy nie mieć kontaktu. No a przecież to jest zrywanie więzi rodzicielskiej i to jest działanie sprzeczne z rodziną, działanie sprzeczne z wychowaniem i dobrem dziecka. Sądy na to nie zwracają uwagi specjalnie. Nazywam się Zbigniew Sadochu i myślę, że to nagrasz i co? Na szkolenie będziesz miał dla następnych cieciów
pilnujących tego systemu, tych kamieni kupy. Moja już była w tej chwili, bo może się obrazi, że nazwę synową, stanęła w obronie jej panieńskiej córki, Weroniki. I po prostu, że w domu jest taka i taka sytuacja. Paweł wyjeżdża na dalekie podróże, jak to się mówi, do pracy. I ja widzę, przychodzę pilnować ich wspólne dziecko, pomagać. I widzę, co ona, jak postępuje w stosunku do swojej starszej, tej panieńskiej córki, że ją bije, szarpie, a więc znęca się psychicznie i fizycznie. I złożyła, najpierw dzwoniłam o takie porady do rzecznika praw dziecka. Tam są podobno rozmowy nagrywane, co prosiłam o przesłanie mi nagrań, do dzisiaj nie mam. Chociaż na mój list zwrotkę dostałam, czyli musiało dojść. Żeby takie podparcie mieć, że jednak parę razy szukałam tej pomocy. Co zrobić, że matka się znęca fizycznie i psychicznie, bo według mnie bicie pasem, ciąganie za włosy, szczypanie, ciąganie za uszy, siniaczenie, to jest przemoc fizyczna, psychiczna. Ty Matole, ty Dawnie, ty Małpo, ty Głupku i wiele, wiele innych, to dla mnie to są bardzo obraźliwe słowa. I ja to wszystko, kiedy pytałam w sądzie i w prokuraturze na Szosie Zambrowskiej, co mam z tym fantem zrobić, że już syn się rozwodzi i po prostu nie będzie kontroli w tym domu, że to jest jednak moja przyszywana wnuczka, ale wnuczka, którą kocham i która mnie traktowała jak przyszywana, jak babcię swoją. Kazano mi złożyć pisma. Ja złożyłam te pisma i sprawę, i prokuratura, i sąd umorzył, czyli nie widział nic złego. Matka w szkole, zgłoszone było, że pobiła ją bardzo. Przyznała się na drugi dzień po wezwaniu przez panią pedagog, że bije. I dosłownie te słowa cytuję. Bije. Czy pani bije swoją córkę? Bije i co z tego? Tak, mamy ojców, którzy po latach walki, po latach dążenia do swojego, dążenia do tego, żeby dziecko miało dwoje rodziców, metodami różnego rodzaju, sposobami doprowadzili do tego, że zmęczyli te matki po prostu i te matki dały sobie spokój z walkami i poszli jak gdyby pozasądownie, dogadali się, czy to metodą aktu notarialnego z zagrożeniem kary finansowej dla któregokolwiek rodzica. Ale to są przypadki jednostkowe, proszę Państwa. Tam, gdzie mamy do czynienia z walką o dziecko, o prawo, o godność dziecka do dwojga rodziców, tam nie ma możliwości się dogadania w tej chwili pozasądownie, bo prawo nie sprzyja. Prawo mówi, że musi ktoś płacić alimenty. Musi. Co to znaczy? Przecież my chcemy wychowywać dzieci. My chcemy, żeby dziecko miało dwoje rodziców. Gdyby w Polsce były zapisy prawne, które mówią o opiece naprzemiennej, nie byłoby problemu w przypadku dzisiaj Pawła Chądzyńskiego. Przecież jakby nie było człowiek, który dąży do tego, żeby wychowywać swoje dziecko. Czy Paweł Chądzyński jest przestępcą? Absolutnie nie, proszę Państwa. I jesteśmy tutaj po to, żeby pokazać naszą dezaprobatę dla zachowań sądu. Liczymy, że sąd okaże się jednak niezawisłym i nie od rozumu, a od po prostu od tego, żeby to prawo rozstrzygać w sposób dogodny dla dziecka. W naszej publiczności tą historię można śledzić na Facebooku. To jest strona Oliwier Historia. Tam są informacje, co, dlaczego, kiedy i tak dalej. No właśnie, bo w historii pana Pawła ma dokumentację na to, że dziecko było bite przez matkę, a sąd tego nie wziął pod uwagę. Sąd wielu rzeczy nie wziął pod uwagę, wielu okoliczności, a jeżeli wziął, z jego strony świadków nie wziął pod uwagę, nie byli przesłuchiwani, a nawet jeżeli byli przesłuchiwani niektóre strony, to niekoniecznie zapisy sądowe się zgadzają z przedstawianymi zeznaniami świadków i na to warto zwrócić uwagę, na to będziemy jeszcze zwracali uwagę niejednokrotnie, dlatego że jesteśmy na etapie zdobywania dokumentacji, zdobywania informacji i będziemy pokazywać wyraźne tutaj działanie na szkodę ojca bez żadnego szerszego wątku rozpoznania sprawy. Nie obchodzi ich, przyznała się na spotkaniu z komisji indyscyplinarnej, że bije i pedagog szkolny to potwierdziła, że jednak w szkole się przyznała matka. Syn daje prokuratura i sędzia sądu rodzinnego takie przyzwolenie, że moim zdaniem, tak śmiesznie już w tej chwili powiem, pani chyba się zdaje, że pani bije. Ona się przyznała, a nie widzą w tym nic złego i umarzają sprawy. I tu, czyli ja, stając w obronie jej pajeńskiej córki, ukręciłam sobie bicz na własną głowę, bo ja w tej chwili będę podciągnięta pod współudział, będę miała sprawę. Więc precedensem jeszcze będzie to, że nie ukażą syna i mnie. Bo ja tego nie mogę znieść. Jak tak może być? Syn jedzie do rzecznika praw dziecka prosić o poradę, co w tej sprawie zrobił i go aresztują.
zostawiam je dziecko i mówię, mamusiu, ja jadę do rzecznika praw dziecka zasięgnąć porady. Czy coś działa, czy coś zrobił? Nie wraca. Dowiaduje się okrężną drogą od ludzi, że on został aresztowany. Przywożą go do mąży i dostaje dozór policyjny 7 miesięcy. Co ja miałam z tym dzieckiem zrobić? Ja po prostu zawierzył mi syn, zostawił i ja się nim opiekowałam. Jemu te 7 miesięcy minęło. On przyjeżdża, zabiera dziecko i babci rola się kończy, wracam do domu i ja zostaję u rzecznika aresztowana. Zostaje osadzona? Za co? Kiedy to się wszystko nakręcało od bicia, ale ona jest czysta w tej chwili, no bo sąd i prokuratura umorzyły, więc tak jakby się nic nie działo, ale my mamy zdjęcia, że ona biła. Co jeszcze? Ja się z dziećmi nie widziałam, tak liczmy, ponad pół roku, a tu w jednym z pism sądu jest podane, że ona prosiła teściową, o pilnowanie się dziecko przewróciło, gdzie ja już nie miałam kontaktu ponad pół roku, więc jakie bzdety i sąd to przyjmuje. Kiedy dziecko było pobite, dostał na widzenie, nie chciała mu dać, opierała się, ale dostał to dziecko i mówi, że prosi o obdukcję sędzinę na sprawie. Sędzina mówi, mama powiedziała, że się dziecko przewróciło, to czego pan chce? Ale ja proszę o jakieś skierowanie, no to zrobi to... lekarz rodzinny. Lekarz, no, moim zdaniem, nie ma takich uprawnień, bo to jest sprawa jakby sądowa. I sam decyduje się, że nie odda dziecka po tej wizycie, wiezie do Białegostoku, do medycyny sądowej i robi obdukcję. Sąd tego nie uznaje. Bo pan se zrobił sam. Czy za darmo, czy za pieniądze. Nie ważne, czy papier sądowy. A może kumoterstwo? I nie uznaje sąd tej z medycyny sądowej obdukcji. Czyli dają przyzwolenie na bicie. A prawo zabrania nawet klapsa, więc o czym my mówimy? My byliśmy, ja byłam u rzecznika praw dziecka 2 razy, syn był raz, on został aresztowany tam u niego, ja zostałam aresztowana, ale pierwszy raz jeszcze, tak po kilku dniach, jak syna aresztowano i ja nie wiedziałam, że na tak długo zostanę z tym małym, pojechałam, zawieziono mnie, tam była chyba superstacja, taka telewizja towarzyszyła. Jestem u rzecznika praw dziecka, oczywiście nie raczył zejść, więc go znam z telewizji tylko, ale zeszła pani, na pewno panowie wiecie, taka pani Magda Zawadzka, co to ta niania z telewizji, porozmawiała ze mną i powiedziała tak, proszę jechać do domu, wykąpię pani dziecko, da jeść, a na drugi dzień do sądu rodzinnego się zgłoszę, że dopóki syn, jak to się mówi, nie odbierze dziecka, czy te sprawy nie zostaną załatwione, to ja jako rodzinę zastępczą będę się starała. My podjeżdżamy pod dom w Łomży, a tam stoi tak 7 policjantów z MOPS-u, z RODEK-u, jakieś osoby, a ja mieszkam na parterze, więc dobrze, że kierowca na tyle był, jak to się mówi, przewidujący, że zawrócił. Bo tak to by było mało, że wyszarpanie by było mi dziecka po prostu z rąk i sprawa by była załatwiona. A tak przedłużyło się o 7 miesięcy, bo ja się cofnęłam i te 7 miesięcy się po prostu małym opiekowałam. I w tej chwili też się boję o małego. Złożyłam pismo, żeby mi ktoś nie powiedział, że nie chcę widywać dziecka. Ja bardzo pragnę tego, bo nie wiem, nie ma tam kurateli na tym domu, nie ma nic. Ona żyje z policjantem. Także to też te takie koneksje, jak to się mówi, czy te znajomości, nie wiem. On w jednej sprawie, też tej związanej, występował jako jej przyjaciel, osoba prywatna w cywilu, ale machał legitymacją swoją, no to więc nie wiem, czy to można sobie tak w cywilu po służbie i sobie machać jakąś tam policyjną gwiazdą czy czymś, nie wiem, o co tu chodzi. Z uwagi na zaistniałą sytuację sąd postanowił na mocy artykułu 404 Kodeksu Postępowania Karnego w związku z artykułem 458 Kodeksu Postępowania Karnego odroczyć w dniu dzisiejszym rozprawę do dnia 30 listopada godzina 8:30 z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z zatrzymaniem oskarżonego w tej sprawie. Na ten termin oskarżony zostanie, o tym terminie oskarżony zostanie poinformowany, jak również nieobecne strony zostaną poinformowane o terminie. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe osoby, pozostałe obecne strony w tej sprawie, tutaj odrębnych wezwań i zawiadomień sąd już nie będzie wysyłał do państwa. Proszę zapisać, zapamiętać tę datę. Sala numer 3 tylko uzupełnił. Natomiast sam oskarżony zostanie pouczony o możliwości doprowadzenia go na rozprawie. Jeżeli taki wniosek złoży, będzie to odpowiedni, wystarczający czas na to, ażeby uczynić zadość obowiązującym przepisom. Dlatego też w niniejszej sprawie, jeżeli nie ma żadnych innych wniosków, to wszystko. Zamykam posiedzenie w tej sprawie.
sprawa została odroczona do 30, ponieważ nie stawił się Paweł Chodzyński. Paweł Chodzyński w dniu wczorajszym został wyprowadzony przez policję w kajdankach z domu, czyli został zatrzymany i przewieziony do Czerwonego Boru. Prokurator pali głupa. Nie wie, co się stało. Ktoś może z Państwa wie? Mecenas był, ale on nie chce mówić. Bo pan mecenas też nic nie powie, ponieważ z doświadczenia wiemy, że są też naciski na adwokatów. Adwokat, który prowadził sprawę Pawła Chodzyńskiego, nie odbiera telefonów, unika kontaktów. Najprawdopodobniej skończyło się już finansowanie, więc już nic nie pomoże w tej sprawie. A ja mam takie szybkie pytanie. 30 też będziecie? 30 być może, nie wiem jak tutaj się koledzy zapatrują na tą sytuację, ale raczej tak. No. Nie odpuszczamy tej sprawy, to jest jedna z głośniejszych spraw w tej chwili w Polsce. Śledzimy już od ponad roku. Mamy dowody, mamy nagrania, gdzie pani prokurator podczas zgłoszenia przemocy w rodzinie wypowiada się w taki sposób. No co ja mam jej dzieci zabrać? Oddajcie Oliwierowi tatę! Ojciec nie jest